Niedziela, Dzień Święty. Na wieży kościoła radośnie rozdzwoniły się dzwony, wzywając: Przyjdźcie wszyscy, na spotkanie zaprasza Was sam Bóg. Dlaczego właśnie niedziela jest dniem Świętym? Jak powinno ją przeżywać każde dziecko Boże? Niedziela, Dzień Spotkania z Panem Bogiem. Na pewno zapamiętałeś już z naszych poprzednich spotkań, że Siódmego dnia tygodnia Bóg odpoczął po trudach stwarzania świata. Trzecie z dziesięciu bożych przykazań brzmi: pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. W niedzielny poranek zmartwychwstały Pan Jezus powstał z grobu, zwyciężając śmierć i przynosząc wszystkim radość i pokój. Dlatego właśnie w każdą niedzielę radośnie kołyszą się dzwony na kościelnych wieżach, przypominając wszystkim o niedzielnym spotkaniu z Panem Bogiem. Tego dnia w kościołach całego świata gromadzą się ludzie, aby Pana Boga chwalić, aby Mu dziękować, przepraszać za to, co się nie udało i prosić o potrzebne łaski. Czy to wspaniałe katedry w wielkich miastach, czy drewniane kościółki w małych parafiach, czy ubogie kapliczki w afrykańskim buszu, wszędzie tam niedzielną porą rozbrzmiewają modlitwy i rozlega się śpiew psalmów. Dobry Pan Bóg chce spotkać się ze swoimi dziećmi, chce do nich mówić, chce ich słuchać, dodawać im odwagi do dobrego życia i błogosławić. Choćbyś w niedzielę przeżył wspaniałe wycieczki, obejrzał najciekawsze filmy, jeśli tego dnia nie spotkałeś się z Panem Bogiem na mszy świętej, Straciłeś to, co najcenniejsze, i zasmuciłeś czekającego na ciebie Pana Jezusa. Niedzielna msza święta, przeżywana od najmłodszych lat, jest prawdziwą szkołą, w której wychowali się wspaniali, święci ludzie. A przecież i ty chcesz być świętym, Bożym Dzieckiem. Pamiętaj więc, niedziela to dzień radosnego spotkania z Panem Bogiem.